Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ungezon. No, jak zwykle chwilę mnie tu nie było, ale naprawdę nie stoję w miejscu. Hodowla bardzo się zmieniła. Jest sporo nowych węży i nie tylko węży, bo również i w marketingu dobrze się dzieje. Sami widzicie, mam więcej takich koszuleczek, więc jeśli ktoś preferuje, może jakiś mały konkursik, no to o tym później. Nie przedłużając... Mimo wszystko pewne rzeczy się nie zmieniają, więc jerbka w dłoń i usiądźcie wygodnie, zaczynamy! Pierwszą rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, jest ten oto zbiornik, w którym siedzi mój holdback z 2018 roku. Przywitajcie się gromkimi brawami z samicą Morelia Spilota McDowelly odmiany Tiger Jaguar. Jest ona, jak sami widzicie, przepięknych kolorów. Mam nadzieję, że złapię lepszą ostrość. Ucieka. No ale naprawdę jest na czym oko zawiesić. Zbiornik ma wymiary dokładnie 120 na 60. To jest podstawa i 60 wysokość. I teraz ogrzewanie. Nie wiem, czy tak to zostawić, czy nie, natomiast jest w tej chwili promiennik, który jest podłączony do termoregulatora z Hubbistata. Tutaj widzicie czujkę w tym miejscu. Również widzicie, że mogę ingerować w terrarium. Co prawda nie jest to blisko głowy samicy, ale mimo wszystko ona jest naprawdę lightowa, jak wszystkie zresztą moje węże. Sami widzicie, niezbyt skomplikowany wystrój. Najważniejsza rzecz jest tu, jak zresztą na nie tylko tutaj. Oczywiście kryjóweczka, miseczka z wodą. Zobaczcie tutaj jeszcze takie detale, można powiedzieć, jak w zasadzie u Kuby Zająca, z Ptaszniki Zająca. Jakieś liście, jakieś porosty, ale przede wszystkim chciałem Wam pokazać Reptibloka. To jest ten niebieski. Link pewnie dorzucę w opisie, natomiast uważam, że jest to super podłoże. Zobaczcie tutaj. Bardzo mało pyłu, jeżeli w ogóle można powiedzieć o jakimś pyle. On się w ogóle nie unosi. Podłoże jest naprawdę wyśmienitej jakości. Jest ono bardzo efektywne, bym powiedział, bo z takiej małej kostki mam nagle podłoże dla wszystkich terrariów. No, tam się wytnie troszeczkę, można powiedzieć, kabli i niechcianych i nieistotnych rzeczy. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze termometr, który jest gdzieś tam, czujka. Być może w tej chwili ta temperatura nieco spadła. Przyjrzyjcie się jeszcze tej samiczce. Zrobimy małe zbliżenia. Pokażę Wam jeszcze tą samiczkę. Tutaj praktycznie w ogóle nie ingeruję w to terrarium. Samica jest po wylince. Tak jej terrarium wygląda. Natomiast w ogóle jej nie będę ruszał. Z racji tego, że za kilka dni spodziewam się od niej jajek. Jest to samica Morelia Spilota odmiany Diamond Jungle Jaguar. Zostawmy ją w spokoju i czekajmy na to, co przyniesie czas. Więc nowym gatunkiem na hodowli Ungezon są piękne pytony królewskie. Dosyć popularny gatunek, chyba najbardziej popularny na świecie. No i nie mogło ich zabraknąć. Wiele rozmów o tych pięknych wężach. No widzę, że szykuje się niezła kupa.
więc po prostu pokażę wam, jak one wyglądają. Nie są to jakieś mega wynalazki, jeśli chodzi o odmiany barwne, ale ja naprawdę chciałem zacząć sobie od podstaw i jestem nimi mega podjarany. Zrobię wam małe zbliżenie. Zobaczcie sami, jak to wygląda. To jest samiczka odmiany vanilla. Zbliżenie na głowę. O, tak jest lepiej. Jest to samica z 2021 roku. Vanilla Head Clown. No i naprawdę jestem nią mega zajarany. Zostawiam ją w spokoju. Tutaj mamy kolejną samicę. Jest to Yellow Belly Head Clown, również samiczka z 2021 roku. Piękny pyszczek. Sami widzicie, że jest ona dosyć żółta. Wszystkie węże są od Mateusza Hajdasa, którego serdecznie pozdrawiam. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, ta jego linia Yellow Belly jest całkiem ładna i dosyć jaskrawo ubarwiona. Sami zobaczcie tą głowę. Te boki tutaj specyficzne dla Yellow Belly. Nie chcę ich za bardzo męczyć, bo tak troszeczkę wypadł mi też film, że no, wolę ich jeszcze nie stresować. Mam nadzieję, że jakieś ujęcia z tego nam wyjdą. I lecimy dalej. Tutaj mamy trzecią samicę, również od Mateusza. Jest to Pastel Head Clown, również z 2021 roku. Bardzo fajna samiczka, bardzo też jasna. No jak sami widzicie zresztą, ten clown zupełnie z podstawowymi odmianami barwnymi mnie poruszył i zawitał na moją hodowlę. Popatrzcie, zbliżenie pyszczka. Trochę ja się ruszam, a trochę on. Trochę karkołomną pozycję mam poza kamerą, jakbyście widzieli. Następnym razem coś z tym zrobimy, natomiast sam jestem zestresowany tym, że ja w ogóle posiadam Regiusy. Dla mnie to jest rzecz, której nigdy nie planowałem, natomiast w tej chwili taką dostępność odmian barwnych i możliwości, które dają pytony królewskie, dla mnie to jest super wyzwanie, kolejne. I naprawdę mam nadzieję na fajne projekty. Są to węże niewymagające zbyt dużych zbiorników. Mam nadzieję, że będzie się je fajnie hodować. Zresztą już widzę, że przyjemna sprawa z ich hodowlą. Zbliżenie na pyszczek. O, sprzęty. Sprzęty trzeba wymienić. No, także niech wracają również do siebie. Super, że sobie tutaj siedziałem i gadałem do wyłączonego telefonu. Także jeszcze raz od początku. Ogólnie jest na hodowli jak zwykle dosyć gorąco, więc szybko idzie się tutaj zgrzać. Te nowości to dla mnie jest naprawdę duży szok, duży skok do przodu, bo tak naprawdę nigdy nie planowałem mieć pytonów królewskich na hodowli. Zawsze jarały mnie te oto węże, o ile złapiecie tam ostrość. Natomiast myślę, że też w pewnym momencie jest to nieuniknione, żeby wpaść na pytony królewskie w swojej przygodzie terrorystycznej, bo tak naprawdę są to takie węże, które wzbudzają zainteresowanie w zasadzie wszystkich swoją kolorystyką, swoimi zachowaniami i naprawdę już po tym krótkim odcinku czasu, który są u mnie na hodowli, naprawdę wydają mi się fajnymi wężami, nieco skrytymi, ale naprawdę nie mam problemów ani z ich charakterem, ani z jedzeniem. Także w zasadzie wszystko jest pod kontrolą. Nie pokazałem wam wszystkich nowości, bo będziemy spokojnie dozować, żeby te emocje nie wybuchły na jednym odcinku. Będą również nowe odcinki, będę budował specjalne pojemniki właśnie dla pytonów królewskich, dla podrostków z pilot. Także wygadałem się, no ale trudno się mówi.
I tyle. Chciałem Wam właściwie zaaktualizować stan mojej hodowli, więc trzymajcie się ciepło. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle, jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, chętnie Wam odpowiem i wpadajcie na Facebooka, na którym jest więcej informacji na temat mojej hodowli. Trzymajcie się. Hejka!